Kaziukowe Święto to również artystyczne wydarzenie z powodzeniem organizowane w Sępopolu. Tu jednak obok części koncertowej była również część kulinarna, a w obu z nich aktywność mieszkańców. Stąd mówi się o sępopolskich Kaziukach Wilniukach, które sprzyjały również wprowadzeniu wielkanocnej atmosfery świąt. O tym, że do świąt wielkanocnych coraz bliżej, przypominają nam nie tylko wystawy w witrynach sklepowych, bo z pewnością nie zimowa aura na zewnątrz, ale również już organizowane spotkania, w tym to w Sępopolu, które połączyło dwie niezwykle ważne w tym czasie okoliczności. Dzisiaj wyjątkowo obchodzimy tutaj wspólnie nie tylko, że Kaziuki Wilniuki, no to także przy tej okazji spotykamy się na jarmarku wielkanocnym, ponieważ jakby nie było, coraz bliżej nam do tych świąt, mimo tylko, że za oknem śnieżnie i może ta aura niekoniecznie przypomina wiosenną, to jednak my w Sępopolu już myślimy tutaj o zakupach świątecznych, o muzyce świątecznej i właśnie w ten świat zabiorą nas dzisiaj warmianki sępopolskie. Ale wcześniej każdy odwiedzający miejsko-gminny ośrodek kultury w Sępopolu mógł zatrzymać się przy zorganizowanym w jego wnętrzu jarmarku wielkanocnym. Na dzisiejszym jarmarku mamy licznych tutaj przedstawicieli lokalnych rękodzielników, ale także mamy gości. Odezwało się do nas kilka osób spoza gminy, które chciały przyjechać specjalnie dzisiaj, wystawić się. Mamy kosze plecione, mamy rękodzieło, mamy dekupaż wielkanocny, mamy oczywiście smaczne jedzonko, kółko gospodyń wiejskich. I tak jak wspomniałam, wszystko w klimacie już świątecznym. Z chlebkiem, z mazurkami oczywiście tradycyjnie. Z palemkami, z rureczkami, z barankami, z sernikiem, ciastkami słoickimi, staropolskie, na smalcu oczywiście. Smaczne, wszystko, wszystko. Rękodzieło proszę musi bardzo być na takim jarmarku, więc co udało się stworzyć i co jest teraz na czasie? Jest na czasie, są bardzo sowy, bardzo ludzie lubią sowy, lubią chusty, chusty są duże, kolorowe. Jajeczka bardzo schodzą fajnie. Schodzą jajeczka 3D. Tu pan z Gaj zrobił świetne koszyki witrynowe, które są w bardzo fajnej cenie, bo tylko 30 zł. Także no, w tej cenie to na pewno nikt nie kupi. Czym raczę? Rękodziełem, które jest wykonywane metodą dekupażu. Różnego rodzaju wyciski z masy super lekkiej, więc samo to mówi za siebie. Pracochłonne to wypełniacz tak zwanego wolnego czasu, czy to środek na życie? To znaczy tak, to jest moja pasja. Ja ogólnie pracuję, po pracy zajmuję się takimi rzeczami, no i pasja po prostu. Ponieważ kolejka jest tu bardzo długa, czym raczycie dzisiaj mieszkańców? Ciastami. Nasze wypieki. Tu jest akurat murzynek, sernik jabłkowy. No już chyba nam to tylko zostało. Czy ta inicjatywa organizacji takiego jarmarku, takiego spotkania podoba się mieszkańcom z punktu widzenia właśnie obserwującego? Bardzo, bardzo się podoba. Mogę sobie na przykład kupić coś pysznego, bo nie każdy robi na co dzień. A na przykład tak jak ja zrobię, a ty przyjdzie i mówi, bo ja nie umiem, a pani umie, i więc mu pani kupię, tak? Poza tym to zawsze okazja do integracji, tak jak zorganizowany w tym czasie, ale już pod Kaziuki Wilniuki, konkurs kulinarny. My tutaj w Sępopolu bardzo lubimy konkursy kulinarne i dzięki tutaj wsparciu ośrodka KOWR mieliśmy okazję zdobyć pieniądze na nagrody. Ogłosiliśmy konkurs kulinarny na najlepszą potrawę wileńską. Wiem, że komisja już degustowała. Za moment będziemy mieli rozstrzygnięcie konkursu. Potrawy były przepyszne, zapachy niesamowite, a to tak naprawdę początek dopiero. Wśród serwowanych potraw była zatem tradycyjna przekąska ze słoninką w roli głównej, kołduny i zwycięski przysmak przygotowany przez panią Ewę Radziszewską. Kartacze, ale w moich stronach, tam skąd moja rodzina przybyła, kartacze nazywały się klocki z duszami. I jako dziecko to już byłam zafascynowana tą nazwą klocki z duszami. Dusza w środku. Także te klocki z duszami są przekazywane w mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie, nie wiem nawet ile. W każdym razie bardzo piękna potrawa, no taka typowa dla tamtych rejonów. Czyli oparta na ziemniakach i troszeczkę mięsa. Oszczędnie.
ale ze smakiem, co urzekło komisję. Tego dnia na pięknie przystrojonej scenie nawiązującej do kaziuków wilniuków rozstrzygnięto również konkurs małego rękodzieła, czyli powstałych przy pomocy rąk najmłodszych świątecznych kartek. Ale główna część dotyczyła święta, które w Sępopolu w końcu przybrało tą oczekiwaną formę z bezpośrednim udziałem publiczności, dla której przygotowano specjalny program artystyczny. Trochę historii powiemy, skąd się wzięło to święto, bo być może, żeby młodsze pokolenie też zdawało sobie sprawę z tego, skąd to się wzięło, bo my już jesteśmy takim pokoleniem, którzy obyczaje i przyjmują od swoich rodziców, od starszego pokolenia, no ale oprócz nas jeszcze teraz młodsze pokolenie jest, którzy też niech wiedzą, co to jest za święto. I będziemy kultywować tą tradycję, przekazywać dla nich, więc też z nami dzisiaj na scenie zaśpiewają, powiedzą wiersze, opowiedzą, widzą, co to za święto i jak to wyglądało kiedyś, ponad 400 lat temu nawet. I dlatego dla podtrzymania tradycji, zwrócenia uwagi na historię, w Sępopolu kultywowana jest taka forma spotkań kaziukowych. Pomimo tego, że wilniuki przyjechali dawno już stamtąd, do tej pory jednak tęsknią za wszystkim, co jest związane z ziemią wileńską, no a za jarmarkiem szczególnie kaziukowym na pewno tęskną bardzo. Jak sama rozmówczyni, która całym sercem angażuje się w przygotowanie kaziukowego święta w Sępopolu. Te zostało bardzo ciepło przyjęte przez mieszkańców i tym samym jest bodziec do kontynuacji tego wydarzenia w kolejnych latach, by powspominać, ale przede wszystkim pobyć ze sobą razem.